Hejka kochani, w nowym vlogu. Już szóstym, chociaż tam jeden się nie pojawił, więc... No, ale nieważne. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Albo najlepiej to już wybaczyliście. No, mamy co, dzisiaj 6 marca, kolejny vlog marc. I do 8 marca będzie mi strasznie ciężko pracować i dodawać te vlog marce, więc nie wiem, czy one nie będą, wiecie, po południu albo wieczorami, przez to, że no, mówiłam Dominikowi, internet się skończył, a nie, bo mówiłam to we vlogu, który nie opublikowałam. Dominikowi skończył się internet i teraz muszę przesyłać to przez internet moich rodziców. A na internecie moich rodziców jest tak, że przesyła się przez 6 godzin. No dlatego, wiecie, ja zawsze montuję rano filmik i jak u Dominika przesyłałam, to on w ciągu godziny był. No a teraz już tak niestety nie będzie, przez to, że właśnie do 8, dokładnie do 8 nie będziemy mieć internetu. Później już vlogi będą się pojawiały, tak mam nadzieję, że normalnie. No ale co? No, ja skończyłam już ten montować. Zaraz jak już się obudzi, to idę z nim na dół i będę dodawała ten filmik. Teraz muszę schodzić szybko na dół po pendrive'a, żeby przesłać. I mówię wam, robię takie kombinacje, żeby tylko ten filmik się dodał. No i mam nadzieję, że wybaczycie mi, że on był taki krótki, bo wiem, że lubicie długie filmiki moje. No ale ten wczorajszy, wiecie, ciężko było być na zakupach z Jaśkiem, bo on ciągle marudził, coś tam, no ale trzeba było go nosić. Daliśmy radę, nie było źle, ale wiecie, jeszcze nagrywanie by do tego doszło, no to też by było o wiele ciężej. No, więc dzisiaj już wracamy do takiego normalnego vloga domowego. Pewnie wyjdę z Jaśkiem na spacer. O 11 mam lekcję z polskiego. I tak, no to tyle w sumie, co chciałam wam powiedzieć. Aha, jeszcze dzisiaj idę do lekarza, bo potrzebuję skierowania do okulisty, bo ja nic nie widzę. Ja potrzebuję okularów, bo ja naprawdę nic nie widzę. I potrzebuję iść do okulisty. A nie chcę płacić prywatnie, więc idę po skierowanie. Mam na 16:20 wizytę. No i to w sumie tyle, co chciałam wam takiego powiedzieć ważnego na razie. Tam jak Jasiu śpi słodko, oczywiście u nas w łóżku. Teraz szybko schodzę na dół. W ogóle powiem wam, że jak wtedy przez te 5 dni nie jadłam nic słodkiego. No a później zjadłam tego McFlurry. No ale później też nic słodkiego nie jadłam. To jak wczoraj się napiłam od Dominika jakiegoś tam soku, coś takiego, to tak mi było słodko. Masakra. Zadyszkę złapałam, bo byłam na dole przed chwilą po tego pendrive'a. No. I tak mi strasznie słodko było, że nie miałam ochoty go pić w ogóle. No. I co? Teraz czekam, aż to się zmontuje. Zaraz wam napiszę, odpiszę na komentarze pod wczorajszym filmikiem, no bo nie miałam kiedy. I co? I to w sumie tyle z tego, co wam chciałam powiedzieć. Już jest 50%, filmik się naładował. A mi zimno, coś jest, muszę się ubrać cieplej. No dzisiaj taka pogoda nie jest zadowalająca. Chociaż właśnie chcę zobaczyć, ile będzie. Chcę zobaczyć, ile będzie stopni. A kurde, mi tutaj się coś zacina. Bo nie wygląda, jakby miało być ciepło. Znaczy widać te słońce, ale jednak chmury są. No, pokazuje 8 stopni, maksymalnie 10, no ale zachmurzone cały czas ma być niebo. No. No to co? Pewnie wyjdę z nim na dwór. Ale co? Ale właśnie nie wiem, jak ja to zrobię, bo mam na tą 16:20 wizytę. Więc możliwe, że zostawię Jaśka u Dominika po prostu. Dominika akurat skończy 16 pracę i może z Jaśkiem posiedzieć. No już odpowiedziałam na wszystkie komentarze pod poprzednim filmikiem. I co? I w końcu skończył mi się renderować tamten, więc idę szybko zobaczyć, czy Jaś się obudził.
Bo chyba tak, bo coś tak słyszę, że zmienił mu się oddech, inaczej oddycha. No i co? I idę na dół. Kto to się obudził? Cześć, kto to się obudził? Wiedziałam, że nie śpisz. Wiedziałam, tak. Tak, jakie szczęście. Przyszła mama i szczęście, tak? Tak. A ty jest mój słodziak? Ty jest mój, tak? No dobra, jeszcze taty może. Jeszcze może taty. Gdzie ty spałeś? Ja bym spać i śpię w łóżeczku. Nie chcesz u siebie? Ty z nami spać, tak? Ojej. Popatrz, tu twoja zabawka jest. Mamusia ci kupiła wczoraj. Fajne? Fajne czy nie fajne? Chyba patrzy na nią. No co? No co, mój pisiaczku? Trzeba zmienić pieluszkę. Zmieniamy pieluszkę? Tak, zmieniamy. Szybko, zmieniamy ją. No. Ojejku. No co, jesieńku? Mamie się nic nie chce. Nic się mamie nie chce. No. Podoba ci się kamera? Podoba ci się, no. Mama, też ci się podoba? Co, moja perełka malutka? Moja perełka, tak? Taki duży chłopiec jestem. Taki duży już jest. Moja perełka mała, taka duża już jest. A był taki malutki. No on ostatnio na szczepieniu miał 60 cm, a urodził się mając 53, więc urósł 7 cm i dla mnie to jest po prostu strasznie dużo. A jak się urodził, ważył 3 kg, a teraz waży już na pewno ponad, bo był ważony na początku lutego. Wtedy ważył 6200. Tak. 6200, mój ty grubasku. I tylko na piersi. Tylko piersią jest karmiony. Tak? A ładnie przybiera. Jak on zainteresowany tą kamerą. Staniesz vlogerem? Co? Będziesz kiedyś nagrywał filmiki na YouTubie? Nie wiesz? No dobra, no zobaczymy. Buziaki chcesz wysłać? Wczoraj w kąpieli właśnie mu się udało coś takiego zrobić do Dominika. Dominik puścił mu buziaka i ten coś podobnego też. Tak? Skarpeńku? Nie. Ale poszło spać, ale zaraz mam lekcję, więc trzeba zejść na dół, zjeść śniadanko. Tak, kochanie? Trzeba zejść na dół i wgrać filmik dla was. Opsik! Ojejku! Opsik, tak! Opsik! Dobra, nie nudzimy was już. Dami. A się nie wyspałam. No dobra, może się wyspałam, ale wiecie, pospałam jeszcze do 10 do 10.
W sensie od, no, jest 10 teraz, ale wiecie, o co chodzi. Nie, wolałabym się nie obudzić o 8, tak jak się obudziłam, tylko o 10. No ale wtedy nie zmontowałabym na bez filmiku. Dobra. Idziemy, Jasiuńku, co? Mamusia jest głodna, idziemy na dół. Nie wiem, szkoda mi prosto tylko kręcić, takie fajne mi to robi. I tak się patrzy na to. Tak się patrzy? Dobra, koniec tego. Patrzcie, Jaśkowi udało się coś pierwszy raz tak złapać. Boże. Pierwszy raz, rzepko, tak. Pierwszy raz udało ci się złapać coś obiema rączkami i wsadzić sobie do buzi. No i ty wiesz, co z tym zrobić. Już wiesz, że to jest gryzak. No, ale ręka lepsza, tak? Mówisz? Ręka lepsza. No okej. Okay. No okej, okay. Jak ręka lepsza, no to miej rękę w buzi. No. A się cieszę. Wiecie, coś złapał, tak? Sam. Sam złapałem coś, tak? I wziąłem sobie. Chciałam się pobawić, to sobie wziąłem. I sobie trzymam to. Twoja zabawka? Moja zabawka? No i super. Mama jest dumna. Dumna jestem. Bujasz się? Tak? Fajnie? Fajnie się buja? Tak? Fajne. Fajna ta twoja huśtawka, no. Dobra. Idę robić sobie jeść. Dobra? Dobra? No, ja jestem na spacerku z Jaśkiem. Znowu ostrość mnie nie lubi. Nie lubi mnie. No dobra. Muszę się z tym pogodzić. O, już chyba lubi. I powiem wam, że jest, nie jest ciepło. Znaczy jest ciepło, ale nie aż tak jak było zazwyczaj. Nie ma takiej ładnej pogody. A ludzi jest pełno. Nie wiem dlaczego. No. Nie odezwałam się na was nad rzeką. W sumie odezwałam się. Ale tak króciutko. Bo mi się Jasiek budził i się bałam, że się zaraz obudzi i musiałam go, wiecie, bujać mocniej. No i nie wiem, czy wspomniałam, ale idę do lekarza, bo jestem ślepa. Jestem ślepa i potrzebuję iść do lekarza. Bo co? No, po skierowanie do okulisty po prostu. Potrzebuję skierowania do okulisty. No i po to idę przede wszystkim. A później trzeba będzie iść do okulisty, wiadomo. No, ale ja się zostawiam babci. Babci, w sensie mamy Dominika. No i co? I to dlatego zaprowadzam. Bo dużo pytań było o moją mamę, w sensie czy my razem mieszkamy. I tak normalnie, tylko że wiecie co? Moja mama pracuje i ona wraca bardzo późno z pracy, bo no, czasem o 17, 18. I dlatego przeważnie mi tato się zajmuje Jaśkiem, jak ja się uczę albo coś takiego. No. I mam nadzieję, że rozwiałam wasze wątpliwości. Nie wiem, dlaczego akurat tyle aut tutaj teraz jeździ i się tak na mnie patrzy każdy. Ach, no dobra. Idę, bo ja mam mało czasu. Mam bardzo mało czasu, bo... Kurde, miałam sprawdzić 4 godzina właśnie. A Jacek mi się budzi i będzie masakra, jak on się obudzi, tak szczerze mówiąc, bo miałam nadzieję, że on będzie spał. Jest godzina 14.13, a ja mam na 14.50. No ale muszę tam jeszcze dojechać. No, więc muszę się śpieszyć. Idę prosto do Dominika już w sumie. No, bo inaczej się nie zdążę na pewno. A jeszcze jak się Jasiek obudzi, to trzeba będzie go nakarmić. Więc dobra. Odezwę się do was w aucie. No.
jestem już w aucie bez Jasia mojego, Boże, nawet nie wiecie, jak mi jest zawsze smutno, jak gdzieś bez niego jadę. No, bo gdzieś bez niego jestem ogólnie. Ale no co, jadę do tego lekarza. I tak za nim tęsknię, już mam sakrę, no. Dziecko na wiedzę zostawić nie mogę, bo już mi jest smutno z tego powodu, że go zostawiłam. No. Ja wam mówiłam, nie ma okularów, które mi pasują. Kurde, takim dzisiaj chcą, żeby mnie zabiła, naprawdę. Dobra, jadę. Bo się spóźnia. Kto jest taki piękny? Kto ma najpiękniejszego synka na świecie? No? Piękny kolor strzył. Gola! No? No, ja się wiem. Mua. Tak. No super. To się bardzo cieszę. No. No my już jesteśmy w domku, zresztą co mogli się zauważyć. Byliśmy jeszcze w sklepie. I teraz leżymy i sobie tak odpoczywamy. Jaśka dałam tam, żeby na chwilę się pobawił tą karuzelą, no ale zaraz go tutaj weźmiemy, bo Marudzi już szczapkę dostał, więc dam mu się napić. No i co? I nie wiem co. Później się odezwiemy. No mi no nie gilgącz mnie, no. Ja jestem swoim iPhone'em i się cieszę. No. A, przestało grać, weź go. I wyłącz to. Jestem. Jasiu przyjdzie. Do mnie w jakiś mecz gra. Na telefonie. Co, trzymasz synka? Trzymasz synka? Trzymam synka tylko. No trzymam na rączkach. Trzymam, nie puszczę. No. A gu 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 gu. Gu 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 gu. Oh. Ki 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 ki. A ki 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 ki. A gu 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 gu. A gu 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 gu. A gu 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 gu. No, ale tyle się działo, tak? Tyle się działo dzisiaj. Tak? Tyle się działo. A gie. Ja to sobie z nim jego kameruję. Robię ci materiał do filmiku. A gie. A gu 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 gu.
dalej z synem? Jasieńku, gadam z nim. Miśko moja, halo. Co już chcesz mamy zjeść? Czemu ty go nie ubrałeś? Bo lubi bez spodni być. Bez spodni, ale bez pieluchy? Aha, zapomniałem pieluchy. No do mi, zaraz zasika się na łóżko nam. No za późno. Mąko. I tak nie masz minut. Mamiesz. Ta już mnie nie bawi. Wymy coś innego. Mua. 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 Rzecz nie zrobi. Czuję, że tego nie nagrałaś. Czy nagrałaś to? Co dałem mi buziaka? Nagrałam. Znaczy nie, to nie zdążyłam. Hapsik. Wejdź go po kilka, już można znowu będzie się śmiał. Już nie jesteś śmieszny, tato. Już to nie gigot. Kto tak głowę wysoko podnosi? Kto tak głowę wysoko podnosi? Gdzie na wizji? Przyjdziesz do mamy? No, no poczekaj trochę jeszcze. No. Może pomogę mi. Jak? Nie przestań. Domin, nie rób tak. Tato, chcesz pomóc. Znowu się z wami żegnam następnego dnia, ale niestety poszliśmy spać i ja się poszedł spać i my też poszliśmy spać. No więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Znowu chyba taki trochę krótszy ten vlog był. No, ale trochę zalatany miałam dzień, nawet nie wiem, kiedy on mi minął. Więc dziękuję bardzo za oglądanie i co? I do następnego filmiku. Właśnie zaczynam nagrywać kolejny vlogmas.